Jestem teraz w Chełmie Śląskim na drodze wojewódzkiej numer 934. No i można powiedzieć, że troszkę tutaj w Chełmie mamy remontów tej drogi wojewódzkiej. Ja dopiero co wjechałem na teren tego miasta, a już przyszło mi stać w kolejce. Więc tak naprawdę ciekaw jestem. Z tego co kojarzę, to tutaj chyba to już było kiedyś. Natomiast no jedyne miejsce, które mi się tak naprawdę w Chełmie kojarzy z jakimkolwiek remontem, to jest rondo w Kopciowicach. Tam mam nadzieję uda mi się dojechać. Chyba wahadełko już nas zatrzymało. Troszkę tutaj ogranicza widoczność pojazd przede mną, ale niestety, przecież go tutaj nie mam możliwości przeskoczenia, wyprzedzenia. Natomiast tak sugerowałoby też ustawianie się pojazdów przed nim, które to już dość wcześniej były na tym lewym pasie. Ten jechał dość ostrożnie, nie wychylał się. To sugerowało, że być może już tamte pojazdy nawet na takim bardzo żółto-żółtym polecieli. No ale z drugiej strony nie mnie to w tej chwili oceniać, nie widziałem, więc tylko mówię co mogło być, patrząc po ustawieniu innych kierujących. Wydaje się, że to wahadło ma dość długie cykle. Nie wiem jak to, długi odcinek, więc ciężko tutaj wyczuć. Jedzie przeciwna strona. Choć mogę się mylić o tym również, o tym cyklu, bo tak naprawdę nie wiem, w którym miejscu to wahadło jest. Więc tu jest, można powiedzieć, problem. Bo tak jak już wspomniałem, pojazd przed nami mocno nam tutaj zastawia widoczność, więc ciężko wyczuć, w którym miejscu jesteśmy i jak to długi odcinek. No kilka pojazdów w tamtą stronę jechało. Teraz jest cisza, więc jeszcze tam ciężarówka powolnym krokiem się toczy z drzewem i następna. No właśnie, oni tu mają przerąbane po tych wahadłach jeździć. A tu jeszcze kilka lat trzeba się uzbroić w cierpliwość, aż nie powstanie S1 do Oświęcimia. Więc jeszcze kilka lat niedogodności na pewno. O, już jesteśmy przy początku wahadła. Nieoznakowani BMW imię Lin A4. O, właśnie informacja z Janosika przyszła. No, wydaje się taki dosyć spory odcinek tutaj, który jest w remoncie. Myślę tak na oko, że gdzieś około kilometra. Może nie cały, no naprawdę ciężko mi tak. A myślę, że gdzieś koło kilometra ten odcinek będzie miał. Może nie będzie pełnego. Do ulicy Dębowej. Ciekawe, czy w tą stronę będą z remontami szli, czy też tylko ten jeden odcinek będzie naprawiony i to
I to wszystko. Cały czas kontynuuję jazdę drogą 934 przez Chełm Śląski i powiem szczerze, zastanawia mnie tutaj, bo nie zwróciłem uwagi, czy były gdzieś tablice o objeździe w kierunku Bierunia. Objazd miałby być spowodowany właśnie budową ronda w Kopciowicach. Przed chwilą przejeżdżałem koło tablicy, na której było oznakowanie, że za niespełna 3 km będzie zakaz ruchu. Natomiast, tak jak mówię, no nie zwróciłem uwagi, czy są tutaj, czy były tutaj po drodze tablice dotyczące objazdu, bo to by świadczyło, że być może już jest wszystko w Kopciowicach gotowe. O, tutaj mamy tablicę, że 1800 metrów i będzie zakaz ruchu. Zakaz ruchu oczywiście dla jadących w kierunku Bierunia, bo w kierunku Chełmka można spokojnie przez rondo było jechać. Tak więc, no cóż, za chwilę dojadę do ronda w Chełmie Śląskim w Kopciowicach i będziemy wszystko wiedzieć. No i chyba dojeżdżam do wspomnianego przeze mnie ronda. Jestem właśnie w Kopciowicach w Chełmie Śląskim. A tutaj zobaczmy kolejne wahadełko. Chyba już prowadzące właśnie do ronda, ale mówię chyba. Chyba i na tym będę się opierał. No tutaj to wahadełko jest takie, bym powiedział, trudniejsze aniżeli to, które pokonywaliśmy, bo z tego co tutaj widzę, a znowu przychodzi nam stać za pojazdem dostawczym, tutaj mamy całkowicie zerwaną nawierzchnię, a więc jedziemy tak naprawdę po drodze szutrowej. A jeszcze pogoda jest jaka jest, więc może się okazać, że będziemy jechać po błocie. Znowu dość długo tutaj trzyma. Jeżeli jest do ronda, to tutaj chyba jest dość długi odcinek. A tak mi się wydaje, że to będzie do ronda już. Jeżeli dobrze się orientuję, w którym miejscu jestem. Długo czerwone trzyma, jak już wspominałem.
Tak więc wymaga to troszkę cierpliwości. Powiem szczerze, nie wiem, czy mamy kontakt wzrokowy z tymi jadącymi sprzeciwka. On powinien być. Natomiast osobiście nie lubię takich długich cykli na świateł na w miejscach, gdzie mamy ruch wahadłowy. To już chyba mówiłem niejednokrotnie. Wracając do kwestii, czy jest przejazd w kierunku Bierunia, to co on zrobił? No właśnie, do tego prowadzą takie długie cykle czerwonego światła. Oni pojechali od tak. Pomimo tego, że świeciło się czerwone światło. Bardzo źle się tutaj jedzie. Natomiast jest tutaj dość spory ruch i ten duży ruch właśnie zastanawia mnie, czy aby nie jest już droga na Bieruń otwarta. Bo gdy tutaj byłem poprzednim razem, tutaj było bardzo cicho i spokojnie. Ciężarówek w zasadzie nie było. Z tego co widzę, jest dalej zakaz ruchu. Tam w kierunku Bierunia, więc na pierwszym zjeździe z ronda. To może po prostu taki dzień, że gdzieś tam od Chełmka trochę więcej tych ciężarówek jedzie. A oto właśnie rondo w Kopciowicach. Rondo, które na pewno tutaj ułatwi poruszanie się w tej okolicy.